poranne pytania Radia Olsztyn. Witam, przy mikrofonie Marek Lewiński. Kłaniam się i przedstawiam naszych gości. Są nimi kandydaci do Parlamentu Europejskiego. Monika Falej, liderka partii Wiosna Roberta Biedronia. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. A także Piotr Lisiecki, lider listy Konfederacji, przynajmniej z Warmii i Mazur, członek Ruchu Narodowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Drugie miejsce na tejże liście w okręgu warmińsko-mazurskim i podlaskim. Drodzy państwo, Polska broniła w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości decyzji o odmowie przyjęcia uchodźców. Mówiła, że skarga komisji jest bezzasadna i bezprzedmiotowa. No to takie pytanie zadaję, czy ta skarga faktycznie jest bezzasadna i bezprzedmiotowa? Odpowiada Piotr Lisiecki, bardzo proszę. Szanowni państwo, Rzeczpospolita utrzymuje sieć placówek dyplomatycznych, ambasad i konsulatów. Jeśli ktoś chce do Polski przyjechać, no to zgłasza się do polskiego konsula, dostaje wizę lub nie, jeśli nie spełnia warunków. I tak to powinno działać, więc jeśli ktoś przyjeżdża do Europy nielegalnie, to już zaczyna swój pobyt od złamania prawa. W związku z tym uważam, że mieliśmy prawo powiedzieć nie. Ta skarga na nas jest przejawem nacisków Brukseli, kolejnym dowodem na to, że oddaliśmy niepodległość w 2004 roku. Dobrze się stało, że rząd zaczął się Brukseli stawiać. No to w takim razie na to samo pytanie poproszę o odpowiedź Monikę Falej z partii Wiosna. Bardzo proszę. No tutaj trochę jestem zdziwiona, bo Unia nigdy nie namawiała do łamania prawa, szczególnie jeżeli chodzi o granice Schengen. Bardziej chodziło jakby o kwestie związane, jak Polska do tego podchodzi. No i pewne ramy relokacji ustalono. Dokładnie, więc tutaj absolutnie Unia nie namawia do łamania prawa, wręcz przeciwnie, do jego przestrzegania, do solidarności, czyli do tych wartości, dla których się znaleźliśmy w Unii Europejskiej. I to, co też jest ważne, tych wartości, które papież Franciszek też dedykuje chrześcijanom i katolikom, i parafie to też podejmują, przyjmując uchodźców, więc skarga jakby to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to jest to, dlaczego jesteśmy w Unii Europejskiej, jakie to są wartości właśnie u podłoża, o których właśnie też mówi. Panie Piotrze, to ja powiem to, co chciała powiedzieć Monika Falej. Jest pan niesolidarny w takim razie, jeżeli ma pan takie ale zdanie. Ale też nierzetelny, jeżeli chodzi o kwestie związane z tym, czy Unia namawia do łamania prawa, czy też nie, bo akurat Unia nie namawia do łamania prawa, wręcz przeciwnie, do solidarności, do tego, żeby osoby, które właśnie legalnie przekraczają granice Unii Europejskiej, mogły też legalnie w niej przebywać. No to nie, do niesolidarności przyznał się chyba przed chwilą Piotr Lisiecki. Szanowni państwo, no ale wchodziliśmy do Unii z krajami Europy Zachodniej, a w tej chwili Europa Zachodnia zaczyna wyglądać jak północna Afryka, więc natomiast ci, którzy przekraczają granice Schengen nielegalnie, no łamią prawo. I teraz no ale Unia Europejska nie mówiła o łamaniu prawa i to jest Unia Europejska nie dotyczyła akurat kazała nam przyjmować tych, którzy złamali prawo, dostając się na teren Schengen nielegalnie. No absolutnie więc, nie. Tak, rząd dobrze postąpił, że się nie zgadza. Pełnomocnik rządu powiedział, że Polska chciała przyjąć 100 osób w ramach programu relokacji, ale ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego było to niemożliwe. Czyli legalnie. Te osoby, które legalnie miały przejść granicę, miały być właśnie zweryfikowane i miały prawo być w Polsce, to było to 100 osób. Tak? No to w jaki sposób Unia Europejska powinna przyjmować uchodźców i czy w ogóle powinna przyjmować uchodźców, a jeżeli tak, to jakich, jeżeli tak można w ogóle powiedzieć? Pani Moniko, Monika Falej. No tutaj mamy przykład Niemiec, jak sobie z tym też radzą sobie po prostu w ten sposób, że mi się też to, jeżeli mówi już wartości nie są dla nas ważne, to po prostu mówmy o korzyściach, tak? Niemcom to się po prostu opłacało, ponieważ cały czas Unia Europejska się wyludnia, czyli jesteśmy społeczeństwem starzejącym się i tutaj po prostu Niemcy na tym skorzystali, jeżeli chodzi o przyjmowanie uchodźców. Jakich uchodźców? No, to są tereny, jeżeli mówimy o uchodźcach, mówimy o zagrożeniu życia, zagrożeniu też zdrowia i to są te osoby, które właśnie uciekają ze swoich krajów właśnie z tego powodu. Więc nie można mówić o czymś takim, że to te osoby nie mogą poszukiwać godnego, bezpiecznego życia. Podejrzewam, że członek Ruchu Narodowego to będzie miał nieco odmienne zdanie w tej kwestii. Szanowni państwo, no ale Polska przyjęła w ostatnich latach prawdopodobnie 2 miliony uchodźców z krajów, w którym dzieje się w tej chwili wojna. Mam na myśli Ukrainę, która jest w sporze zbrojnym z Rosją. I bardzo dużo Ukraińców przyjechało do Rzeczypospolitej. Wygląda na to, że przyjęliśmy najwięcej uchodźców z wszystkich krajów Unii Europejskiej. Zachowaliśmy procedury. Ci, którzy przyjeżdżają, muszą wnioskować o prawo pobytu. Wydaje się zatem, że jesteśmy solidarni, ale to my decydujemy, z kim chcemy być solidarni. Nie może nam tego narzucić Bruksela czy Berlin.
zwracam się do Moniki Falej, to w takim razie niewystarczająca liczba osób, które przyjmujemy, no bo bezsprzecznie ci Ukraińcy do nas faktycznie trafiają. Oczywiście, to teraz widzę pewną sprzeczność, bo z jednej strony rząd mówi, że tylko 100 osób przyjmie, ale przyjął, rozumiem, według pana danych 2 miliony, więc tutaj jest to naprawdę brak logiki moim zdaniem, bo z jednej strony się broni, tak, i mówi o tej liczbie 100 osób, a tutaj pan podaje, że jednak Polska przyjęła około 2 milionów uchodźców. Ale mam wrażenie, że pan Piotr też chciał rozgraniczyć ten mechanizm pewnej relokacji, który wówczas funkcjonował, i tego, że my po prostu przyjmujemy często również repatriantów ze wschodu. Oczywiście, ale to już nie są uchodźcy. Tak, repatrianci to jakby zupełnie inna procedura i też inna historia tego akurat możliwości przesiedlania się. Ale tutaj jakby jasno pokazuje. Z jednej strony mamy jakieś takie wybiórcze podejście do tego, kogo możemy przyjąć, a kogo nie. I dla jednych jesteśmy otwarci, a dla innych nie. Przy czym obie, wszystkie te strony też zgodnie z prawem tutaj mogą być. Bardzo dobrze zrozumiała pani moje słowa. Jesteśmy wybiórczy i to my, gospodarze tego kraju, decydujemy, kogo chcemy gościć. To w takim razie jeszcze jeden temat państwu proponuję. Andrzej Duda w pewnym wywiadzie sugeruje sukcesywne rozszerzanie granic Unii Europejskiej. Mówi oczywiście o zwiększaniu liczby krajów członkowskich Unii, że Polska byłaby za tym, a przynajmniej on jako prezydent naszego kraju za tym jest. Czy państwo widzą szansę na rozszerzanie granic Unii Europejskiej właśnie? Monika Falej, bardzo proszę. Jak najbardziej. Wiosna akurat uważa, że rozszerzenie granic Unii Europejskiej jest z korzyścią dla Polski. To ponieważ jakie państwa jeszcze oczywiście? Tutaj Bałkany Zachodnie, czy te, które już jakby procedują w proces przyjmowania ich do Unii Europejskiej z jednej strony. To, co też jest bardzo ważne. Unia Europejska to jest obszar bezpieczeństwa i pokoju. Więc dla nas jako kraju, dla Polski jest to ważne, żeby ten obszar był jak największy, ponieważ zabezpieczamy swój spokój i pokój w naszym tutaj obszarze. Więc kolejno oczywiście kolejnym krajem, który powinien być przyjęty, oczywiście tu jeszcze procedury nie ma, to jest Ukraina, bo dla nas to jest niespokojny też wewnętrznie kraj. Dokładnie, więc dlatego Tak, bo w stanie wojny z Rosją. Jeżeli będzie właśnie uregulowane będą te sytuacje wewnętrzne, bo teraz jakby nie pretenduje, tak jakby ma ochotę, ale nie spełnia wszystkich wymogów, więc dla nas Ukraina byłaby też oczywiście tym krajem, który powinien w przyszłości tak być wprowadzony do Unii Europejskiej, ale tutaj mówię też jakby na początku to, co już powiedziałam, Bałkany Zachodnie, tak, tutaj jest gdyby to Piotr Liciecki w takim razie zdecydował się pozostać w Unii Europejskiej jako Polska i miałby takie ambicje, co by te granice rozszerzyć w jakikolwiek sposób, to o jakie państwa, panie Piotrze? Szanowni Państwo, uważamy Unię Europejską za wyjątkowe nieszczęście, które dotknęło Europę w ostatnim stuleciu, zaraz po II wojnie światowej, i nie życzymy sąsiadom nieszczęścia, a sami przygotowaliśmy właśnie program Polexitu, który mam nadzieję, że dzisiaj zostanie opublikowany. Czym prędzej opuścimy Europę. Jako Konfederacji czy jako Ruch Narodowy? Przygotowaliśmy ten program jako Konfederacja. Czym prędzej opuścimy ten kołchoz, tym Eurokołchoz, lepiej, tak? Dlaczego jest tak? Ponieważ jest to projekt marksistowski, zagrażający wolnościom obywateli Europy. No to jeszcze dam się odnieść oczywiście do tych zarzutów Monice Falej z Partii Wiosna. No jestem zaskoczona akurat takim podejściem, bo tak jak pan sam powiedział, że nieszczęście była wojna i rozwiązaniem akurat, żeby takich sytuacji więcej nie było, czyli wojen, to właśnie był pomysł na Ale liczyłem na to, że się pani odniesie do tych marksistowskich idei, no to znaczy, myślę, że nie ma do czego się odnosić. Bo to powinna się pani zgodzić, że tak właśnie jest. No właśnie, się nie zgadzam i akurat myślę, że to akurat nie jest godne odnoszenia się, bo to jest jakaś abstrakcja zupełnie, więc dlatego się do tego nie odniosę. Kandydaci do Parlamentu Europejskiego byli gośćmi porannych pytań w Radiu Olsztyn. Była to Monika Falej, liderka listy Partii Wiosna Roberta Biedronia. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie, dziękuję państwu. A także i zachęcam Piotr do głosowania na Wiosnę. Z Konfederacji, członek Ruchu Narodowego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. To były poranne pytania Radia Olsztyn. Pięknie dziękujemy. Dziękuję.